etykieta nawet na opakowaniu wody jest bardzo ważnym źródłem informacji. To jest wręcz skarbnica wiedzy. Dzięki niej możemy dokonywać świadomych wyborów przy zakupie nawet wody. Wydaje nam się, że to jest takie obojętne. Nie do końca. Dlatego, że po pierwsze sprawdzamy, z jakiego źródła pochodzi, bo czasami nazwa może być myląca. Wcale nazwa, która sugeruje jakąś miejscowość, nie oznacza źródła z tej miejscowości. Również patrzymy na skład tej wody. Mamy wody nisko, średnio i mocno zmineralizowane. I warto je dostosować do swojego, można powiedzieć, zdrowia. Jeżeli nie wiemy, w zasadzie no jesteśmy najzdrowsi na świecie, to sięgajmy sobie po wody źródlane i jeżeli mamy szereg różnych chorób i nie możemy się połapać naprawdę, jaką wodę wybrać, też sięgajmy po wody źródlane. Natomiast na przykład, jeżeli mamy zdiagnozowaną osteoporozę, możemy sięgać po wody, które mają więcej wapnia. Ale jeżeli mamy już kamicę nerkową, to takiej wody unikajmy. Jeżeli natomiast mamy na przykład nadciśnienie, musimy unikać wód, które zawierają dużo sodu. I ta etykieta jest bardzo, bardzo ważna. Oprócz tego, że warto też zwrócić w przypadku wody uwagę, nie dość jak jest przechowywana i do kiedy ma okres ważności. Jeżeli kupujemy wodę w sklepie, zwróćmy uwagę na datę przydatności do spożycia. Ale jeżeli już ją otworzymy, to zwracajmy uwagę, kiedy otworzyliśmy, bo w zasadzie po 12 godzinach w chłodzie no ona powinna być wypita. Później możemy spróbować przegotować, ale warto też pamiętać o tym, że jeżeli dotykamy ustami do butelki, no to w jakiś sposób można powiedzieć infekujemy tą wodę i ta woda musi być wypita w ciągu najbliższych kilku godzin.